Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na materiał, przy którym przez bardzo długi czas zastanawiałem się, jak to jest grać w Diablo 3 na konsoli, bo seria Diablo zawsze kojarzy się z PC-tami w głównej mierze z PC-tami w głównej mierze i dlatego zastanawiałem się, jak to jest w ogóle zagrać Diablo 3 na konsoli i dzisiaj sobie to sprawdzimy, jak się gra w Diablo 3 na konsoli. Serdecznie zapraszam. Wpisujemy nazwę postaci. Moi drodzy, więc zaczynamy. Gwiazda musi być blisko. Więc zaczynamy granie w Diablo na napadzie. Gram magiem. No i zobaczymy, czy gra się jakoś ciężko. No. Tutaj jakieś informacje o postępach sezonowych. Dobra. Powiem szczerze, na razie magiem się gra dobrze. Ja zacząłem kampanię po prostu fabularną, ale to też nie oznacza, że będę z tego robił jakąś serię czy cokolwiek. Nie, to jest taki po prostu luźny materiał, który ma wam pokazać, jak się gra w Diablo 3 na... Przybywam tu z powodu proroctwa. Poszukuję gwiazdy, która spadła na tę ziemię. Spadła na starą katedrę. Przeżyła tylko jedna osoba. Lea. Porozmawiaj z nią. Kapitanie Runford, idzie tu więcej zmarłych. Nie możemy otworzyć bramy, dopóki ich nie przepędzimy. To mamy akcję. Jest ich więcej! O, powstają, powstają. No, powiem szczerze, napadzie. Gra się na razie przyjemnie i miło, a ja powiem szczerze, ostatni raz kontakt z Diablo 3 miałem na PC-cie chyba w 2012 roku, kiedy ta gra wychodziła na premierę, no. Moja moc rodzi... Nigdy nie widziałem nikogo, kto walczy tak jak ty! Straże! Otworzyć bramę! Le znajdziesz w gospodzie pod zarżniętym cielakiem. O, jakąś umiejętność odblokowałem nową, promień mrozu. Dobra. Przybyłem tutaj, żeby badać upadek starego Tristram. Nie sądziłem, że historia się powtórzy. Ja też nie. Zakarum popadło w niełaskę. W co mamy wierzyć?
Tak, jak troskliwy pasterz dba o swoją trzutkę. Ja zaopiekuję się tymi, którzy nas bronią. Okej. To jest jakiś kupiec? Zobaczył kilka interesujących rzeczy. Może rzucisz okiem? Ale na razie nie. Wybaczcie, na razie nie. A tutaj jest skrytka, może, że może by schować różne skarby. Trochę będę klikał w ten ekwipunek, bo nie wszystko do końca pamiętam. Dobra, jesteśmy w gospodzie. O, nawet nie było ekranu na loadingu. Dobra, jest nasza Lea. Ty jesteś Lea? Rumford powiedział, że przeżyłaś upadek gwiazdy. Tak, ale mój wujek Deckard spadł w głąb starej katedry. Chciałam go szukać, ale umarli zaczęli ożywać. Przybyłam tu, żeby zebrać zbrojnych, ale... Uwaga! Ranni się przemieniają! O, to jedziemy. Użyjemy mrozu. Umarli nas zaleją, jeśli czegoś nie zrobimy. Dopilnuję, żeby tak się nie stało. Twoje miasto jest bezpieczne. Dziękuję. Porozmawiaj z kapitanem Rumfordem przy bramie. On powie ci, co trzeba zrobić. Okej, okay, ja sobie na pewno złoto wybiorę. No, mam takie wrażenie, że mechanika Diablo, jeżeli chodzi o konsolę, jest taka... bardzo... Niechaj łaska pradawnych ogrzeje. A, to jest Ozdrowiciel, okej. Okay. Ją ścieżkami prawości ku chwale. Mam takie wrażenie po prostu, że Diablo jest... Mechanika Diablo jest bardzo uproszczona na uproszczona na konsolach. Jak mogę wam pomóc w walce z ożywieńcami? Podziwiam twoją odwagę, ale kapitan Dalton i jego ludzie zostali zgładzeni przez te monstra. Tylko ja ocalałem. Dziękuję za ostrzeżenie, ale jeszcze nie nadeszła pora mojej śmierci. Wierzę ci. Uderz na plugawe matki i ich królową. One żygają tymi monstrami. Atakują barykady! Wow. No, ten mróz to niewiele daje. Coś tam daje. Takie spowolnienie po prostu. No. Ja tą grę pamiętam na PC-cie zacząłem barbarzyńcą. Tam jest jedna z plugawych matek. W ruinach przy drodze jest ich więcej. Ale miałem później problem. Zobaczymy, co będzie. No, wracam do tego, co mówiłem. Miałem problem po prostu z przejściem tego jako barbarzyńca, bo później była jadka już taka kolosalna. Dopiero później, gdy magiem zacząłem grać, to było trochę inaczej. O! Nie wiem, jak jej użyć. Dobra, czekajcie. No powiem wam szczerze, myślałem, że w tych Diablo się będzie gorzej grało na konsoli, a wcale tak źle nie jest. Gra się dobrze, naprawdę. Muszę być czujnym. Mieliśmy jakąś bestię. Wow, się rzuciła na mnie. O, mróz też je zabija, także... Dobrze. Każdy
40 latach wracam do Kanduras, dźwigając brzemię niezliczonych porażek i tragedii. Czy to kara za pomoc udzieloną temu człowiekowi w poszukiwaniach mrocznego wędrowca? Zawsze sądziłem, że Deckard Cain jest na wpół szalony, ale być może miał rację. Może uda mu się przepędzić cień wiszący nad całym moim życiem. Pokowałem nową umiejętność. Teraz ją sobie sprawdzimy. Umiejętności, coś tu widzę. Ładowania elektryczne. Wątpię, żeby to było mega skuteczne. Ujrzałem coś przerażającego. Sterte zwłok. No nie, to nie jest taka mega dobra umiejętność. Wolę magiczny pocisk, jeżeli pozwolicie. Ale gdy zacząłem szukać u nich kosztowności, zwłoki zaczęły ożywać. Muszę ostrzec nowe Tristram, zanim będzie za późno. Dobra, zyskałem życie, które mi się zawsze przyda. Nie no, mechanika w Diablo naprawdę jest bardzo dobra. Przyjemnie się gra. Przyjemnie się gra na konsoli, naprawdę. Jak na razie. Ataki powinny teraz ustać. Przynajmniej na jakiś czas. Dużo ich. Bardzo dużo. Ale przyjemnie się morduje po prostu. No z namierzaniem czasami problem. Dobra. Muszę zobaczyć, co my tutaj jeszcze mamy. Dużo ich tu, strasznie dużo. Wiem matkę. Wiem, że muszę zabić tą matkę, nie? W plugawych ruinach, z tego stare co pamiętam. Stare Tristram. Diablo odcisnął tu swoje piętno. Zabita! No i spoko. Krótki łuk. Okej. To stare ruiny. Muszę porozmawiać z kapitanem. O matko. Aż tak źle? Ciemna piwnica. Ale nie wiem, co tam było w tej ciemnej piwnicy. Nie pamiętam tego. Przyznam się całkowicie szczerze, że nie pamiętam. Pełno bestii. Mnóstwo ich tu.
jakiś tu jest po prostu. Człowiek nie wie kogo naparzać, bo... Kogo co tam jest w tej ciemnej piwnicy? Mnóstwo trupów do zabicia. Okej. Sprawdzamy sobie. A, chyba wybiłem wszystkie. Skrzynka! No, moi drodzy, czasami takie fanty warto zbierać, nie? Dobra, ja się wracam. Nowy Tristram, no i jest nasz kapitan. Dziękuję za pomoc. Możesz przemówić Lei do rozsądku? Nie chcę zrezygnować z ratowania wujka. I nie powinna. Pomogę jej go odnaleźć. Nie wiedziałem, że mogę być jeszcze lepszy. A jednak. Mamy umiejętności nowe odblokowane. Zobaczmy. Mamy nową umiejętność. Mam trochę nowych towarów. Wkrótce może nas wszystkich zabrać śmierć, ale zrobię co mogę, aby złagodzić twój ból. Dziękuję ci za to bardzo. Chodź, wspólnie poszukamy twojego wuja. Dobra, najpierw zrobimy sobie jeszcze przesadzanie. Strażnicy zamknęli ją, zanim zostali zaatakowani. Rumford powiedział mi, że przebili się do chaty Adri. Klucz powinien tam być. Dobrze. Prowadź. Oto do starych ruin. Otworzę ci bramę. Otwieraj. Adri była moją matką, ale niewiele o niej wiem. Umarła, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Wychował mnie wujek Deckard. A co z twoim ojcem? Podobno był wielkim wojownikiem, który zaginął, kiedy Tristram opanowały demony. Mamy zabijanie umarlaków, no ale magiem zabijanie jest bardzo przyjemne. Tu jest ta chata. Gdzieś tutaj to... Patrz, ukryta piwnica. Chodź ze mną. To idziemy do ukrytej piwnicy. Chyba nie wiedziałaś wszystkiego o swojej matce. Ludzie mówili, że była wiedźmą, ale nigdy w to nie wierzyłam. Kocioł. O matko. Mamy byłego kapitana. Dobra, zabiłem go. Polek. Dobra, zostali jeszcze nie umarli. Oni nie będą stanowić żadnego problemu. Dobrze. Czekaj, bo tu pełno złota. Okej, zniszczyłem kocioł. Nic więcej tu nie ma, nie? A beczka jest, ale... Beczce nic nie ma. Dobra, ja się tutaj porozglądam, bo tu jeszcze mogą być jakieś, wiecie, fanty i tak dalej. Ale nie widzę, dobra. To klucz i dziennik mojej matki. Niepokoi mnie to, co zobaczyłam. Chcę dowiedzieć się więcej, ale to musi zaczekać. Najpierw trzeba uratować wujka Deckarda. Przeszukam katedrę, a ty zostań tutaj i dowiedz się jak najwięcej. Dziękuję. Aldan przyszedł do mnie zeszłej nocy. Podejrzewałam, co kryje się w jego zatroskanym sercu. Pocieszyłam go najlepiej jak umiałam. Bez względu na to, gdzie się uda, piekło będzie kroczyć za nim. Cienie znów zawisły nad Tristram. Lecz tak jak Aldan, odejdę, zanim nas ogarną. Przez wiele lat wujek Deckard unikał tego miejsca. Czekało tu na niego wiele duchów. To tutaj Diablo doprowadził króla Leoryka do obłędu i sprowadził na ludzi grozę. Nie wiem, co tak naprawdę się tutaj stało, ale musiało to być coś strasznego.
Prawie wszyscy, którzy przeżyli, postradali zmysły. Jak umarła twoja matka? Nie znam szczegółów, ale matka miała obsesję na punkcie tajemnych mocy i przeczuwała, że nie wychowa dziecka. Wujek Deckard mówi, że obłęd i groza obecne w jej życiu w końcu odcisnęły na niej piętno. I możliwe, że coś w tym jest. Dobra. Idziemy dalej. O! I to nie wróży dobrze. Mamy tutaj bardzo dużo szarlatanów. Ale już ich zabijam. To zrobimy to zadanie, uratujemy wujka i po prostu sobie skończymy. Ze szkodnym królestwie, kiedy stanu, słyszałem pogłoski o wojownikach za Karum, zwanych krzyżowcami. Choć miejscowi nie chcieli mi zbyt wiele powiedzieć, wydedukowałem, że zakon ten powstał 200 lat temu. W tym samym czasie, kiedy Rakis wyprowadził na zachód swoją armię paladynów. Lecz ci krzyżowcy wyruszyli na wschód ze zgoła inną misją. Zobaczcie, ile jest tych truposzy. To jest po prostu multum. No tak, ale ja na PC-cie grałem podstawkę lata temu, a na PS4 mam wszystkie dodatki, tą edycję. Więc... mam coraz więcej mocy. Więc może na pewno... poza kamerami, poza materiałem, to ja sobie Diablo po prostu będę kontynuował. Coś tu słyszę, no właśnie. I dobrze słyszałem, że to są umarlaki. Dobrze. Kolejny wychodzi. No, nie chcą odpuścić. Piąty poziom. Jest naprawdę nieźle. Ale magiem mogę zachować dystans, nie? To wiecie, to jest zupełnie inne granie. Ło! Trochę za bardzo tam się wpieprzyłem teraz, ale... dobra, mamy ich z głowy. Musimy wejść do katedry. To tutaj znajdę gwiazdę, która spadła. Dobra, mamy pierwszy poziom katedry. Tutaj też tego było dużo. Pamiętam, że... dobra. Jakoś sobie poradzimy. Metodą prób i błędów. Tutaj musiała spaść gwiazda z nieba. Krater jest zabarwiony dziwną magią. Używanie many. Wszystko musimy obejść tutaj. O! Co to za cholerstwo? Jeszcze czekam. Trochę mi życia wziął. Ale myślę, że nie powinienem mieć problemów z nimi. Długawe ryby. Pamiętam te węgorze. Straszne. Kolej.
i... Multum truposzy do zabicia. Ale powiem wam, naprawdę mi się bardzo przyjemnie gra w ten Diablo na padzie. To jest... niesamowite. To jest bardzo przyjemna rozrywka. I wcale nie męczy. Więc... O! Uwolnijmy je trochę. Dobra, coś się udało. Zapowiada się niezła zabawa. Tworzą jakieś przeszkody. No i widzicie, gameplay może być trochę długi, ale jest dobrze. Ale blokują mnie tu i... To już są, powiem szczerze, wymagający rywale. Więc trochę zabijanie tych ludzi, no, tej grupy będzie uciążliwe dla mnie. Ale to nie oznacza, że ich nie wybije, no wszystko w swoim czasie, nie? Ojej. To ja ich mogę zamarznąć, no to spoko. Nie wiedziałem o tym, że mogę coś takiego zrobić. Ale to jest takie chwilowe zamarznięcie, ale... Spoko. Jeszcze trochę się muszę z nimi pomęczyć. Jeszcze trochę. Dobra. Udało się. Poniszczę beczki, zobaczę co mamy w beczkach. Złoto. Złoto, niezwykle ważna rzecz. Ło, kolejni. Jak widzicie, to wcale nie jest łatwo. Znaczy nie, że łatwo, tylko po prostu szybko. To, że dwa pierwsze zadania się zrobiło mega szybko, to nie oznacza, że każde następne takie będzie. Nie, moi drodzy. Nie tędy droga. No a wiadomo, że magiem masakry się nie zrobi, bo mag walczy na dystans, nie? Proszę bardzo. Zamarznięty. Tutaj po prostu magiem walczy się na dystans i robi się to przede wszystkim z głową. Częściej odzyskać manę niż stracić życie, nie? Dobra. No, powiem tak, jak widzę trupy, to mniej więcej wiem, że idę w dobrym kierunku, nie? Ale sami też widzicie, że level up też nie idzie mega szybko. Ale chyba go nie zamarzłem. I
i te jego plugawstwa. Wszystko idzie mi na razie zgodnie z planem. A przy okazji też widzicie, kogoś tam pułapka jednak zabiła. Beczki zniszczone. Trzeba tutaj wszystko przeglądać, nie? Bo tu mogą się znaleźć jakieś skrytki, znajdźki, złoto. No, ale też zdarza się czasami, że możemy błądzić, nie? Bo tutaj trzeba po prostu przeszukać wszystko. Zbroje. Z każdej chwili naszego maga oczywiście możemy ulepszyć. O, tutaj nawet w regale coś się może znaleźć. Chodzące trupy. Sporo za to zadanie, po prostu wbije szósty poziom, ale... Nie ma na to żadnej gwarancji, nie? A, proszę bardzo. Trzy ofiary pułapką. Jest bardzo dobrze. Dobra, idę tam w kierunku skrzynki. Jeszcze mam tarczę. A. Ofiar, takie skrzydlate gówna. A powoli bestie stają się coraz to poważniejsze do zabicia, także nikt nie mówił, że będzie łatwo. Mam jakieś 25% szybkości. Do ataku. Dobra, strzywańca pokonaliśmy. Ale teraz sami widzicie, no z szybkością to jest dobrze, dopóki się ją ma, to jest ok. Trupy zlikwiduje po prostu. Tutaj trzeba chodzić, kombinować, szukać. Pamiętam, że katedra była taką lokalizacją trochę długawą. Było się nachodzić po prostu. To nie. Dziwny krąg. No dobra, no trochę to pobłądzę. Aż coś znajdę. Ale widzę, że chyba nic nie znajdę. Bo nic tu nie ma. No moi drodzy, no do celu sobie trzeba dojść. To nie jest powiedziane, że... Na
na hubie się dojdzie i będzie spokojnie. Nie, dobra. Idę w tamtą stronę. Zobaczę, co my tutaj mamy. Mamy regał. A, tam złoto. Niszczy beczki. Wiadomo, tam zawsze coś może być. Zobaczę tu. Drewniana barykada, ale nic tu... Nic tu nie ma. To jest właśnie taki element RPG, że trzeba no trochę chodzić od miejsca do miejsca i się rozglądać, nie? No ja się chyba wracam, ja się chyba cofam, także... Tak, ja się teraz cofam, dobra, to idziemy w dół. Tak. Już tu widzę, że mamy chodzące trupy. A zawsze to powtarzałem, jak są przeciwnicy, to znaczy, że... Podążamy w dobrym kierunku gry. Dobra, schodami do góry. A tu jeszcze mamy regał, zobaczmy. No, złoto wpadło. Moi drodzy, błądzę. Teraz pobłądziłem. Nie widzę mapy. Nazywam się Lagdanan i jestem przeklęty. Niegdyś byłem kapitanem w armii króla Leoryka. Służyłem z honorem władcy i ojczyźnie. Nikt nie kochał swego króla bardziej niż ja. Nawet wtedy, kiedy mój miecz przeszywał jego zdeprawowane serce. A tu już byłem. Pamiętacie? Tutaj byliśmy na początku. On coś mówił o tej Gwieździe Śmierci, bo to jest początek wejścia do katedry. Ja pierdzielę, ale ja się cofam. W żadnej podpowiedzi gdzie iść i to jest teraz problem. Gdzieś tu trzeba podążać, nie? Dobra, kolejni przeciwnicy. Dobrze, że się ma naładuje, także... Jest dobrze. O, jest wreszcie strzałka. Tylko teraz muszę jakoś wiedzieć, jak się
dostać do tych... do tych wrót, żeby poszukać tych śladów. Wydawało nam się, że umarli stamtąd nie wyjdą. Niech Akarat ma mnie w opiece. Nie mam dość tajemnej mocy. Dobra, tajemna moc wróciła do nas. Teraz tutaj trzeba naprawdę pokombinować, jak się tam dostać. Zabijemy wszystko. Dobra, stopiłem złoto. Punkt kontrolny osiągnięty. No to idziemy. Plugawe pomioty! Odejdźcie precz! Precz! Aby ta pułka wytrzymała. No, trzeba mu pomóc. Szkieletów? Obudziła mnie moc gwiazdy! Wkrótce wszyscy będą cierpieć tak, jak ja cierpiałem! Straże! Chcę mieć jego kości! O! O, tylko trzeba go wyratować i to w trybie now. Się nie są nim zainteresowane. Hejnie! Ocalę cię! Pomocy! Pomocy! Spokojnie! Zobaczymy, na ile mi mocy wystarczy. Ej, pięknie. Zabiliśmy go. Dziękuję ci. Ale czemu ryzykowałeś dla mnie życie? Los ci sprzyja, staruszku. Przychodzę na prośbę Lei. Jak to dobrze, że Lei nic się nie stało. Obawiałem się najgorszego. W starych mapach znalazłem wzmiankę o tajnym przejściu. Musimy omówić sprawę gwiazdy. Wracajmy do Tristra. Okej. Dotrzymałem obietnicy złożonej Lei i uratowałem jej wuja Dekarda Kane'a. Teraz na drodze do gwiazdy stoi mi już tylko król szkieletów, który wrócił i ponownie sprowadził ciemność na Tristram. No, moi drodzy, tak było. No dobra, porozmawiajmy z Leą. Wujku, żyjesz? Dokładnie. Dzięki tobie i twojemu przyjacielowi. Zostało nam niewiele czasu. Co wiesz na temat gwiazdy? Obawiam się, że niewiele. Choć proroctwo dni ostatnich wskazuje, że jest to znak początku końca. Wujku, proszę, wystarczy tych twoich historii. Najważniejsze, że wróciłeś. Moja moc rośnie. Moi drodzy, zadanie wykonałem. Zdobyłem poziom. I tak dalej. Więc, moi drodzy, jak sami widzieliście, Diablo 3 na PlayStation 4. Zobaczyliście zarys kampanii fabularnej. Oczywiście nie będę z tego robił serii ani żadnego innego ciągu, bo to nie ma sensu, bo Diablo też jest taką dość już wiekową grą, ale chodziło o to, żeby wam pokazać, że faktycznie
port Diablo 3 zrobiony na PlayStation 4 jest bardzo fajny, mechanika jest super, gra się bardzo fajnie, mam nawet wrażenie, że ta mechanika jest po prostu uproszczona z tego względu, że gramy na padzie, a nie klawiatura plus mysz, ale gra się bardzo, bardzo przyjemnie i powiem wam szczerze, że tak między nami że te Diablo mnie po prostu wciągło i poza materiałami najprawdopodobniej będę sobie po prostu grał w Diablo tam, jak mi czas pozwoli, no ale też muszę pamiętać, że gdy czas mi pozwoli, no to też trzeba zrobić jakiś tam materiał na kanał, także ja wam dziękuję za wspólnie spędzony czas, za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych produkcjach na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, na razie, cześć!